porównamy, jak wkrętarka pracuje na akumulatorze 2 i 5 amperogodzinnym. Przetestujemy moje wszystkie największe wiertła. Bez nawiercenia spróbujemy wkręcać długie wkręty ciesielskie. Cześć, w tym filmie test i prezentacja nowości z Lidla. Jest to wiertarko-wkrętarka z serii Parkside Performance na akumulatory 12-woltowe. Model wkrętarki to PS-BS-AP12A1 i wiertarko-wkrętarka jest na akumulatory serii X12V-Team, z którymi kompatybilne jest dosyć dużo urządzeń 12-woltowych z serii Parkside. Na wkrętarkę mamy 5 lat gwarancji. Jest to zestaw w walizce, ale nie zawiera ani akumulatora, ani ładowarki. Ja go kupiłem w Lidlu za 130 zł. Jest to wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym, a więc jest wydajniejsza i powinna być bardziej żywotna od jej wersji szczotkowej. Jest to nowość, dlatego że ten model jest z udarem. Do tej pory dostępna była 12-woltowa wkrętarka z serii Performance z silnikiem bezszczotkowym, ale bez udaru. Wiertarko-wkrętarka jest dwubiegowa. Na pierwszym rozpędza się od 0 do 450 obrotów na minutę. Na drugim do 1550 obrotów na minutę, a więc jest to dosyć szybko jak na wkrętarkę 12-woltową. Bardzo wysoki moment obrotowy, maksymalnie 45 Nm, 13 pozycji ustawienia sprzęgła, plus tryb wiercenia, plus wiercenie z udarem. Maksymalne średnice, na jakie możemy wykonywać otwory w drewnie czy w metalu, to 35 w drewnie i 13 w cegle oraz stali. Mamy typową dla serii Performance walizkę. Na metalowych prętach są zawiesy. Instrukcja obsługi. Tutaj jest miejsce na akumulatory, ładowarkę. Chcę tutaj zmieścić też jakiś osprzęt, wiertła na przykład. No i sama wiertarko-wkrętarka, no, wydaje mi się dosyć duża. Nie wiem, czy nie jest taka sama jak seria X20V-Team. Zaraz ją porównamy. Obawiam się, że nawet może być troszkę większa. Po prawej stronie mamy X20V-Team, po lewej X12. Jak widać, dwunastka jest troszkę dłuższa. Szerokość chyba mniej więcej taka sama. Widzimy, wkrętarka 12-woltowa, obudowę ma przechylną bardziej do góry. W porównaniu do wersji szczotkowej, którą kupiłem w roku chyba 2018, no to wersja Performance jest troszkę krótsza. Tak wyglądają jedna obok drugiej. Lżejsza jest raczej zielona, chyba. Natomiast tą Performance poręczniej wygodniej się trzyma po prostu. 906 gramów. Samobody waży 1001 gramów. Wersja Performance jest 100 gramów cięższa. Ze ściągniętymi uchwytami wiertarskimi zielony Parkside jest ciągle dłuższy. Z akumulatorem 2-amperogodzinnym 1190 gramów. Z akumulatorem 4-amperogodzinnym równe 1400 gramów. 1570 gramów. Na akumulatorze 12-woltowym utrzymuje się w miarę stabilnie. Na dwójce, no to z racji tej podstawy oczywiście jest troszkę gorzej. Trzeba ją położyć po prostu. Jak chodzi o głośność pracy, to wydaje mi się, że wcale nie jest taka głośna jak na silnik bezszczotkowy. Tutaj ta silnikiem szczotkowym będzie oczywiście cisza. Dobra, tak się prezentuje nasza wiertarko-wkrętarka. Dosyć wygodnie się ją trzyma. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Natomiast dla mnie, jak chodzi o 12-woltowe elektronarzędzie, tutaj ten korpus w Parkside, obudowa tej baterii, szkoda, że nie jest węższa. Uchwyt, rękojeść jest pogumowana tutaj. Jest to guma, ale jest dosyć twarda. Włącznik też jest pogumowany w standardowym miejscu. Przełącznik kierunku obrotów również. Zapaliło nam się podświetlenie wskazania poziomu naładowania akumulatora. Widzimy, dioda podświetlająca jest umiejscowiona tutaj. Jest LEDowa. Od góry mamy przełącznik biegów. Jedynka. No widzimy, możemy sobie ładnie powoli wkręcać i regulować. To jest ważne przy kompaktowych wiertarko-wkrętarkach. Dwójka. Już szybki bieg, pierścień przełączający, regulujący siłę do kręcania. Płynnie chodzi. No i mamy tutaj wiercenie. I co jest nowością, tryb wiercenia z udarem. Zobaczymy sobie potem, jak on działa.
czerwony pierścień. Jest to przycisk ściągający uchwyt wiertarski. Wtedy nasza wiertarko-wkrętarka robi się znacznie krótsza. No i tutaj mamy gniazdo sześciokątne, na przykład nabita lub jakieś inne wiertło z uchwytem sześciokątnym. Ponowny montaż uchwytu wiertarskiego jest banalnie prosty. Podciągamy czerwony pierścień, nakładamy tutaj, puszczamy i już się zablokowało. Sam uchwyt wiertarski jest metalowy. Jego zakres od 0,8 mm do 13 mm. Taki ściągany uchwyt wiertarski oczywiście zmniejsza nam długość tej wiertarko-wkrętarki. Możemy dostać się w bardziej ciasne, trudno dostępne miejsca. Długość z uchwytem wiertarskim wynosi około 18,5 cm. Bez tego uchwytu mamy około 14,5 cm. Natomiast możemy również wykonywać pracę swoją szybciej, kiedy mamy tutaj zamontowane wiertło przykładowo. Możemy sobie tutaj zamontować do tego gniazda bita i robimy coś z drewnem. Możemy pracować na przykład w ten sposób. Wiercimy sobie coś, nawiercamy otwory, ściągamy główkę, no i wkręcamy wkręta. Odcina. Sprawdzimy wkręt ciesielski 8x120. Gdy zdejmiemy uchwyt wiertarski, włożymy samego bita, no to oczywiście wkrętarka radzi sobie lepiej z wkręcaniem. To 12-woltowy sprzęt. Trzeba wziąć na jedynkę już. Dwadzieścia.
Trzeba chwilę poczekać, zabezpieczenie się włączyło w akumulatorze. Niedużo brakowało przy końcu, tak się działo dopiero. Mamy tutaj pełną cegłę czerwoną. Sprawdzimy, jak spisuje się tutaj udar w tej wkrętarce. Krótkie podsumowanie na koniec. Nie wszystkie sprzęty Parkside'a mi się podobają oczywiście. Natomiast do tej wkrętarki miałem takie podejście, że no to będzie ciężki klocek, jak zobaczyłem tylko ten młotek na tej obudowie, tą funkcję udaru, to od razu sobie pomyślałem, że no to będzie ciężkie, cięższe od 20-voltowej wkrętarki. Ale o dziwo, jak sobie trochę tutaj potestowałem, popracowałem nią delikatnie, no to nawet fajnie się trzyma tą wkrętarkę, nie jest zła. Tym bardziej za 130 zł samobody oczywiście tylko, no ale za 130 zł taka jutarko wkrętarka dosyć mocna i z udarem. No 12-voltowe wkrętareczki to są do niedużych wkrętów, wiadomo, to takich długich wkrętów jak ja testowałem, to są i zakrętarki, większe wkrętarki, nawet kluczoudarowe, do niedużych wkrętów ta wkrętarka jak najbardziej spoko. Brakuje mi tutaj tylko uchwytu na pasek. Tu się może nie zrobi, ale tutaj no trzeba to gdzieś dorobić, żeby móc wygodnie sobie to zawiesić. Napiszcie w komentarzu pod filmem, czy używacie tych elektronarzędzi z serii X12V Team, tych serii Performance, czy Wam się psują, czy nie. Będzie to cenna wiedza dla mnie i dla wszystkich innych, którzy te komentarze będą czytać. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!